Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Master Detective Archives Raincoat. Witam was bardzo serdecznie w nowej serii, nawet nie wiem jak ją nazwać, czy to będzie seria główna, poboczna. To będzie seria, która na pewno będzie zajmowała dużą część kanału przez najbliższe, prawdopodobnie tygodnie. Szybkie takie wstępne informacje dotyczące serii. Seria jest następczynią duchową Danganronpy, więc jeżeli lubicie Danganronpę, jeżeli znacie Danganronpę, czekaliście na nową grę, to prawdopodobnie szybko się nie doczekacie, ale to jest najlepsze, co możecie dostać z tego typu gier. Dlaczego? Gra jest stworzona dosłownie przez tych samych ludzi, którzy tworzyli Rompę. Za fabułę odpowiada Kodaka, czyli mózg, który wymyślał wszystkie plot twisty, które łamały wam czaszki. Za muzykę odpowiedzialny jest, nie pamiętam jak się za pan, Masafumi Takada, jakoś tak, nie jest to ważne, tak się, no to od razu słychać, prawda? Od razu słychać taki rompowy vibe w tej nutce. Za grafikę odpowiada dosłownie ten sam gość, co odpowiada za grafikę w Rompie. Stworzyli oni małe studio i wraz z Spike Chunsoft stworzyli taki odłam, który zajmował się tym projektem od podobno 6 lat. Od zakończenia pracy nad Rompą V3 pracowali nad Raincoatem i ja teraz mam zaszczyt przedstawić wam serię, którą mam nadzieję, że będziecie śledzić u mnie. Zapraszam was przede wszystkim na początek na mały maraton. Przez najbliższe 3 dni włączając ten będą po 2 materiał dziennie, a potem będziemy praktycznie codziennie będzie pojawiał się kolejny odcinek. Chcę nad tymi odcinkami popracować, chcę, żeby były dobre, chcę, żeby były dobrze przetłumaczone, chcę być na nich bardzo przytomny, bo chcę, żeby ta seria była wybitna. Co do serii, jeszcze szybkie informacje. Odcinki po około 30 minut, jeżeli będą jakieś bardzo procesowe klimaty czy coś, to będzie będą nieco dłuższe. Absolutny, kategoryczny zakaz spoilerowania, fałszywego spoilerowania, żartobliwego spoilerowania i wszystkiego, to będzie banowany art. Automatycznie, to jest nawet wytyczne nie tylko moje, ale też samego Spike Chunsoftu, nie spoilerujcie w necie, bo no, bo was zmiecie z planszy, prawda? Dodatkowo, oczywiście odcinki będą tłumaczone na język polski przeze mnie, na bieżąco, głosowo. Nie jestem profesjonalnym tłumaczem, nigdy nim nie byłem i prawdopodobnie nigdy nie będę, ale z językiem radzę sobie coraz lepiej z każdą serią. Staram się, jak coś to pomagam sobie po prostu tłumaczem internetowym. Czasami coś lepsze tłumaczę, czasami coś przekręcę, tak jest urok tego kanału i tej serii. No i cóż, to chyba wszystko. To chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć. No, od siebie powiem tylko, że mam ogromne oczekiwania. Wiem, że nie powinno się mieć oczekiwań wobec gry. Szczególnie, że często w takiej gry się gra i już po chwili widać, że coś jest nie tak. Ale mam nadzieję, a słyszałem, że gra jest podzielona na 6 rozdziałów, czyli coś, co dobrze znamy, coś, co dobrze kochamy. Mam nadzieję, że ten piękny twór zabierze nas prosto do rompowego nieba. Czy tak będzie? Zobaczymy. Master Detective Archives, w ogóle będę serię nazywał prawdopodobnie Raincoat, raczej nie będę łamał sobie zawsze języka tą całą pełną nazwą. Raincoat to jest bardzo ładna nazwa, bardzo ładne logo i myślę, że możemy przy tym zostać. Czy coś jeszcze ważne do powiedzenia? Wydaje mi się, że nie. Nagrywam dosyć późną godziną i tutaj nie tłumaczę siebie zmęczeniem, raczej chodzi po prostu o to, że mogą być problemy techniczne, bo chcę wypuścić wam parę tych odcinków na początek, żebyśmy ładnie dali się złapać w tą historię. Dlatego być może będą jakieś tam problemy, troszkę gdzieś za głośno, troszkę będzie gdzieś za cicho. Może mi teraz słyszycie. No i cóż, zaczynajmy. Press any button, o Jezus, który nie rozumiem. Gram oczywiście na Switchu, gra wyszła tylko i wyłącznie na Switcha. Nie ma jej na razie na komputerze, nie ma jej na PlayStation, nie ma na Xboxie, tylko i wyłącznie Nintendo Switch. Opcje, zobaczmy opcje. Minimap display type, chcę, żeby była stała. Czekajcie, zobaczmy sobie. Minimap display on, rumble feature, ok, adjust brightness. Brightness troszeczkę podbije, nie dla psucia klimatu, tylko żebyście widzieli, bo może troszkę być ciemniej na YouTubie. Camera auto rotation, text speed, ok, spoko, wracamy. Tak, chcę zapisać ustawienia. Volume. O, czemu się zrobiło tak cicho? Audio, słuchajcie, od razu powiem angielski, ok? Akurat gierki Spike'a, Zero Escape, AI, z Zanki Zero, Danganronpa, no to dla mnie to były zawsze gry po angielsku. Ja ogólnie jestem fanem grania w gry po angielsku, bo więcej rozumiem po prostu. Jak słucham po japońsku i tylko czytam, to mam wrażenie, że mi umyka dużo więcej rzeczy. Dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie. Być może są w serie na polskim YouTubie, które będą grały po japońsku, no. To nie jest ta seria. Okej, tutaj mamy dużo przycisków, ja też mam. Patrzcie, jest w telewizorze, tam o jest, znaczy. O kurde, tam o. To ten sam, wyciągnięty jakby żywy. No, także cóż. Chyba na razie wszystko. Nintendo eShop, generalnie gra będzie miała 4 DLC. Gdzieś widziałem w komentarzach, że
wszystkie 4 DLC wyjdą jeszcze w tym roku. Czy tak będzie, nie wiem. Tak się, no zobaczmy, jak wygląda dziecko następca Danganronpy. Mówię to na razie z dużą nadzieją, będę podchodził do serii nieco krytycznie, aczkolwiek tylko i wyłącznie dla naszego dobra, nie będę na pewno marudną pałką, więc nie musicie się martwić. Zaczynajmy. Słyszałem, że początek jest niesamowicie przydany, więc szykujcie się, że pierwsze u mnie 2-3 odcinki to będzie dialogi i jeszcze trochę dialogów. Mam nadzieję, że będzie dało się często zapisywać. Nic nie rozumiem, to po japońsku? Patrz, człowiek! Trochę minęło. A, ale była dobra drzemka. Prawie przyspałam całość. Zobaczmy. O, racja. Muszę na początku coś zrobić. Okej, człowieku, słuchaj. Po pierwsze, muszę sprawić, żebyś wybrał trudność. Wybierz mądrze. Później, jak będziesz narzekał, to cię położę, połamie. Teraz pokażmy opcje. Okej. Mamy... Chwila, to są 4 opcje różne? A która jest najtrudniejsza? Skąd mam wiedzieć? Adorable to jest uroczy, Troublesome to jest problematyczny, Mean to jest wredny. Mean to była najtrudniejsza opcja do wyboru w rompie. A co oznacza lenient? Lenient to znaczy, że Hartos jest leniem, jeżeli ją wybiera. Czekajcie, sobie tylko troszeczkę szybko przygotuję ten tłumacz na boczku. Lenient oznacza, pierwsze słówko, które nauczymy się w nowej serii, łagodny. No to chyba Mean wybieramy. Chyba Min wybieramy, ale szkoda, że jakby no nie ma tego wyboru. W sensie... No, rozumiecie. O, jesteś pewien? No dobra, nie mów, że ci nie ostrzegałam. Chcesz wiedzieć, co to za trudność? To, którą wybrałaś? Tak ciężko jak ja będę dla ciebie ciężka. Będę tak ciężka, jak tylko sobie marzyłeś, więc mam nadzieję, że jesteś gotowy. Chociaż, mówiąc szczerze, jest tak samo, nieważne, co wybierzesz. Jestem twoją łagodną, problematyczną, łagodną i wredną partnerką, więc jesteś gotowy? Chcesz na pewno zacząć? Chcę! Tak, chcę zacząć! Serio? Obiecuję, przysięgam. Start for real? Don't start? Tak, serio. No serio, przysięgam. Naprawdę chcesz? Chyba chcesz rozwiązać zagadki? Chcę! Nie możesz zaczekać przygód ze mną? Tak, chcę! Ludzie są tacy dziwni. No to zaczynajmy. Czas rozpocząć miłosną, wzruszającą, cudowną, rozwiązującą zagadki przygodę. Mam nadzieję, że będą pauzy w czytaniu, bo... Ruszajmy! Cała kanwa przeszła, moja głosowa. Loadingu, wpuść mnie. Chapter 0, masakra w Amaterasu Express. O Jezu Chrystu, chaptery są naprawdę takie proste, a już dosłownie główka myśli sobie, Boże, rompa, po prostu rompa. Okej. Oho, wygląda jak komitet odkrycia ciała. Taki rozbudowany tylko. O nie, to jest główny bohater, to jest syn Kyoko i Makoto. Nie spoilerujemy innych gier oprócz rompy, tak tylko zaznaczę. Jeżeli nie znacie rompy, to wybaczcie, ale będą nawiązania. Nieduże. Raczej nie będzie to śmierci, nawiązywania, ale do postaci jak najbardziej. O jest. Wow. Co się dzieje? Mam antenkę. Czekaj. A, gdzie ja jestem? No ładny, co? Ojej. Ale ma podświetlone podeszwy.
to... Co? Co, nie poznaje się? Czy on zobaczył ją w odbiciu? Ona się nie pamięta, jak nazywa. Szczerze nie pamiętam w ogóle ich imion. On chyba nazywał się Yuki? Yuri? Yumi? Na Y jak... Jestem w 100% pewien. O Jezus, ale tak rompowo, co? Strasznie rompowo. Czekajcie, ja tylko muszę sobie przygotować wszystko, bo mam tutaj pewne problemy. To sobie dam chyba troszkę zminimalizuję, żeby mi nie przeszkadzało i żebym widział wszystko. Tutaj dam sobie tu... O Jezu, ale muzyczka, naprawdę. I art... No nie, no po prostu jakbym zamknął oczy, to bym pomyślał, że jestem w rompie. Znaczy, no zamknął oczy, to nie chodzi o to, żebym nie patrzył, nie? Ale no rozumiecie, o co chodzi, jest przepięknie po prostu. Dlaczego? Jak? Nie pamiętam niczego. Czy to oznacza? Czy ja mam... Jak to się nazywa? Amnezja? Kiedy masz taką amnezję, że nie pamiętasz, jak się nazywa amnezja? Okej, okay. Uspokój się. Weź głęboki oddech. Cholera! Nie pamiętam niczego. Podoba mi się, jak ta buźka się tak przesuwa, jakby... Macie ją tak? Macie ją tak? Macie ją tak? Super to jest. Gdzie jestem? Kim jestem? Dlaczego nie pamiętam? W środku twojej kieszeni. Jestem ciekaw, czy nasza towarzyszka będzie taką samą po prostu waifu, totalną uwodzicielką, totalną zboczuchą, jak postacie, które towarzyszyły nam w AI The Somnium Files. Bo patrząc na wygląd, to kojarzy mi się właśnie z Junko z Danganronpy, plus połączenie, wymieszanie z towarzyszkami z AI. Tu już nie będę nawet wchodził w spoilery, jak się nazywają te towarzyszki, ale tak mi się kojarzy. Ha? Sprawdź to, co masz. Kto tam jest? Mam jakieś... O, mamy słuchowe? Straciłem wspomnienia, a teraz mam jakieś dziwne wizje słuchowe. Co się dzieje? Aż mi pad zawibrował i prawie mi z ręki wypadł z wrażenia. Co teraz? Nawet chwili spokoju. Sprawdź to, co masz. Szybki pik. Podoba mi się duchowy głos naszej towarzyszki, podoba mi się głos głównego bohatera. Na razie bez zarzutów. Co do tego? Koperta? Yuma. No, byłem blisko. Drogi Yuma Cocoheadzie. Czy on się nazywa naprawdę Cocohead? zostałeś wprowadzony. Oj, może on to przeczyta, bo tutaj jest poucinane. Zawiadomienie. Organizacja, Światowa Organizacja Detektywów. Zasoby ludzkie. Drogi Yuma Cocoheadzie. Zostałeś przypisany do specjalnej autonomicznej strefy w Kanai World, czyli jakby w skrzydle Kanai. Czekajcie, ja tylko będę zapisywał sobie imiona bohaterów, bo to mi się przyda. Yuma Cocohead. Dobra. Dispatch duration. Czas jakby bycia przypisanym do tej operacji nieskończony, nieokreślony. Użyj dołączonego biletu, żeby wejść na pokład Amaterasu Express w Kanai World. Przeżyj przygodę, zapoznaj się z mistrzami detektywów, którzy są na pokładzie. Po pojawieniu się, przejdź do nocnej agencji detektywistycznej, Nocturnal Detective Agency, takiej nazwy zazwyczaj nie tłumaczył, jak są nazwy własne poniekąd, także, bo po prostu lepiej leży mi to. Do działu Kanai World Światowej Organizacji Detektywów. Tam otrzymasz dalsze instrukcje. Dalej, dumni detektywowie. Eliminujcie wszystkie zagadki z tego świata. Będziemy. Yuma Cocohead? Tak się nazywam? Od razu zaznaczę, bo też powinien zwrócić na to uwagę. Archie po lewej jest
przepiękny, ale sama jakby rozdzielczość tekstur jest bardzo niska i tłumaczę to, z czym to jest spowodowane, bo niektórzy z was pomyślą, Bobro, coś źle ustawiłeś, coś. Raczej to nie jest moja wina, to jest po prostu Switch, to już jest konsola wiekowa i no niestety, no gierki często wyglądają tak. Ja szczerze powiedziawszy, nie będę na to zwracał za bardzo uwagi, ale no pewnie będą osoby, którym to będzie przeszkadzało. Ale niestety większość premier teraz Switchowych tak wygląda, bo nie wiem jak wygląda przed Zelda, czy Zelda też boryka się z tym problemem, ale czy to Pokémony jakieś wychodzą czy coś, to zawsze to wygląda tak trochę coś w tym stylu. Teraz kiedy o tym myślę, to brzmi dobrze, to brzmi poprawnie, zgadza się, w końcu pamiętam, nazywam się Yuma. Jestem Yuma Cocohead. Czy Cocohead to naprawdę jego prawdziwe nazwisko, czy ktoś sobie jaja robi, bo to jakbyście, no nie wiem, jakbyście się zwali w prawdziwym życiu Jan Pustarówka, albo Jan Gupolek, no coś w tym stylu, Jan Gupolek. Yuma Cocohead. Ale o co chodzi z tą organizacją światową detektywów? To brzmi ważnie. Czy jestem jej częścią? Jeżeli tak jest, czy jestem detektywem? Jesteś, wyglądasz jak Shuichi Saihara. Ze stroju oczywiście. To wygląda w sumie jak strój detektywa. Chyba miałem wsiąść na pociąg, albo przynajmniej tak myślę. Mistrzowie detektywów? Czy jestem jednym z nich? Czy jest ktoś, kto mnie zna w tym pociągu? To jest bilet. Sprawdźmy rozkład. 002. Hej, już prawie czas. Cóż, powinienem wsiąść na ten pociąg. Dowiem się więcej o sobie, jeżeli spotkam kogoś, kto mnie zna. Czy mogę wejść w opcję? O, bazowe kontrole. Lewa gałka do kontrolowania postaci, prawa do kontrolowania kamery, a do inspekcji. Zanim przejdziesz do pociągu, zacznijmy od podstawowych kontrol. Pochodź i poeksploruj pokój. O tak, polecam używać kamery, żeby eksplorować otoczenie. Podoba mi się, jak ona tak przeżyła. Proszę, postaw jakby strażnik badania. Miejsca ze wskaźnikiem badania mogą być zbadane. Możecie być pewni, że będę dotykał prawdopodobnie każdej ściany i seria będzie miała pewnie 280 odcinków, a będzie zakończona za 4 lata, ale będzie warta każdej chwili. Upewnij się, że badasz obszar, który cię interesuje. Możesz przyspieszyć do przodu dialogi, a scenki da się skipować, ok? Detective Points, czyli punkty detektywa, DP, mogą być zarabiane przez wykonywanie detektywistycznych czynności, takich jak badanie i zbieranie informacji. Zarabianie tych punktów zwiększa twoją rangę detektywa. Może coś fajnego się stanie, jeżeli pójdziesz, no pewnie, że coś fajnego stanie. Memory Cap i Skill Points się zwiększa, może zwróci mi się pamięć. Ikony na minimapie zaznaczają kolejny cel albo ludzi, z którymi możesz pogadać. Super. Mogę już grać, mamo? Dziękuję. Oh my god. Ale dziwnie. W sensie, taka jakby rąpa, ale w której możecie chodzić jak naprawdę jak chcecie. Jeden problem, jaki mogę mieć, ale to jak coś to rozwiąże go po prostu metodami pobocznymi, to jest problem z gałką na jednym z moich analogów, z Joy-Conów, ale to sobie może pomyślę już po odcinku, żeby coś z tym fantem zrobić. Przeszukałem wszystko, oczywiście ZR to jest ten przycisk zoom out on map. Aha, to może sobie przybliżać albo oddalać. Na razie sobie oddalę. Ach, ja mapę trochę zasłaniam niestety. Co z tym fantem zrobimy? No nie za bardzo, może się gdziekolwiek indziej schować, może się ewentualnie pomniejszyć, ale no chyba ta mapa to będzie taka nasza mała słodka tajemnica, tak wam tylko powiem. Także co, przeszukuję pierwszą rzecz. Jakieś boksy. Są tutaj kartonowe pudła. Może zajrzeć do środka przez dziurę, ale jest zbyt ciemno, żeby coś zauważyć. Chyba, że ewentualnie bym się podniósł na kamerkę, ale wydaje... Chociaż... No nie, wiecie co? Mam nadzieję, że nie będzie wam to zabijało feeling gry. Może jest gdzieś opcja? To jest pauza. A czy jest jakaś opcja, żeby wejść w jakieś opcje? Opcja opcji? Tutaj mam backloga po tym wszystkim, dobra.
Teraz tylko pytanie brzmi, czy ja mogę, no chyba na razie nie mam żadnych opcji, ani jakiegoś edziennika, bo być może pozycję kamerki nie dało się jakoś w jakiś sposób zmienić, co byłoby po prostu super. Czekajcie, od razu spróbuję może tego joyconika podmienić, bo Marinka mi podsunęła inny zestaw. Zaraz go sobie wsunę i sparuję. A jeżeli go wykryję, na pewno będzie lepiej działał. Ale widzę, że bym musiał trochę wpiąć na chwilkę do swojego Switcha. Może zrobię taką operację przy was. Operacja odzyskiwania kontroli. Tutaj. Super. Teraz jak tylko... To maleńki. No i teraz... Możemy grać. Możemy sobie grać. Zobaczmy. Jest coś z tyłu, ale nie mogę przejść przez te wszystkie rzeczy, które są po drodze. Mogą one poupadać, jeżeli przejdę się tędy. Okej, okay. 10 punktów. Od razu lepiej. Czemu nie może się ruszać? Wiecie? Czy on jest dalej sparowany? Nie, no jest sparowany, a powinien być sparowany. Ach, ten poprzedni może być. Czy ja to mogę gdzieś w opcję zmienić? To są prawdopodobnie opcje switchowe, a nie... Chyba, że jeszcze raz spróbuję go wpiąć. O, halo, pauza. Pauza już zatrzymała muzykę. Tak, dalej z jakiegoś powodu wykrywa mi tego. To sobie już pomiędzy odcinkami to zmienię, bo to prawdopodobnie trzeba coś w Switchu zmieniać, a nie ma sensu się tym teraz zajmować. I teraz na razie badamy podstawę, a już minęło 20 minut odcinka, niesamowite to jest. Dobra, zresztą mogę chodzić z strzałkami, więc... Dlaczego jest tak dużo parasolek? Napisane jest tu schowek tymczasowo zrobionych przedmiotów, okej? Głupią tutaj często parasole? Tutaj? Oooo! Przestań. Przedmioty porozsypywane po szafkach. Torby, kapelusze i książki. Dużo rzeczy jest tutaj położonych. Mhm. Zaraz będzie ranga. Zabawkowy robot. Zabawkowy robot? Wygląda na takiego twardego, takiego solidnego. Jest napisane zgubione przedmioty. Ktoś zrobił robota? Okej. Okay. Chyba... O, coś tu jeszcze leży na ziemi? Halo? Koleżko, czy widzisz, że coś tu leży? Podnieś to. Podnieś to. Lusterko. Widzę siebie. Wciąż jestem do tego przyzwyczajony. To jest ciekawe, czy to może oznaczać, że nasz bohater... druga ranga! I co? Kto z was wbił drugą rangę już w pierwszym pomieszczeniu? Łatwiutka jest ta gra. Wychodzimy. Okej. Okay. Czy my... Rozumiem. Miejsce, gdzie spałem, to był rzeczywiście... miejsce dworcowe rzeczy zarobionych. Schowek w sali gimnastycznej, czy tam w siłowni. Lombard. Kurczę, pierwsza zagadka. Dobra. Zgadza się. Spałem w miejscu do znajdywania rzeczy zarubionych. W biurze rzeczy zarubionych. Ale dlaczego ja tam spałem? Zemdlałem? Zostałem zaatakowany? Jeżeli tak, to kto to zrobił? Uwaga, pasażerowie, którzy odjeżdżają z tej stacji bezpośrednio do Kanei World w Amaterasu Express. Proszę szybko wejść na pokład. Pociąg niedługo opuści peron. W ogóle sam motyw pociągu bardzo szybko i sprawnie mi się w głowie układa w nawiązanie, czy nie mówię, że to są nawiązania, po prostu to pierwsze skojarzenie moje to jest Orient Express, Agaty Christie. No i też bardzo fajna zagadka kryminalna. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście będą jakieś takie nawiązania do popkultury ogólnopojętej, które w Rompie były bardzo popularne i bardzo powszechne. A, muszę szybko pójść na ten pociąg. Lepiej się pośpieszę. Mhm. Śpiesz się, śpiesz. Chociaż gdzie się Yuma śpieszy, tam się diabeł cieszy. Też słyszałem takie powiedzenie, nie wiem czy to prawda. Kokohet. Ajajaj. Dobra. Podejrzewam, że samo poznanie detektywów będzie niesamowicie fajną i emocjonującą scenką. Jest Kanei World rzeczywiście. No przepraszam. Amaterasu Express będzie wyjeżdżał w ostatniej chwili. Ale ładne wnętrze. Wygląda na bardzo dostojne. Udało mi się na czas. Okej, okay, mogę się ruszać? Jeszcze się nie mogę ruszać. Dziękujemy za wybranie Amaterasu Express Direct do Kanei World.
nasz pociąg używa niesamowitej technologii Amaterasu Corporation, żeby być zautomatyzowany, bezpieczny i wygodny. Na pokładzie nie ma żadnej obsługi. Dziękujemy za zrozumienie i za wsparcie. Automatyczny? Więc nic tym nie prowadzi? Ten pociąg ma 5 wagonów. Będzie bez przerwy jeździł do swojego celu. Życie. No w sumie życie. Jedzenie i napoje będą dostępne w wagonie drugim. Łazienki są również w wagonach 1 oraz 5. W razie wypadku proszę odwiedzić backup control room, czyli zapasowy pokój kontrolny w wagonie trzecim i skontaktować się z kwaterą kontrolną przez intercom. Mam nadzieję, że będziecie świetnie się bawić podczas bycia pokładzie Amaterasu Express w waszej drodze do Caney World. Więc jest 5 wagonów. To musi być wagon pierwszy na froncie. Lepiej znajdę pozostałych detektywów i spotkam się z nimi. To czuję, że będzie bardzo fajne. Menu notatnika ma funkcję i informacje przydatne podczas twoich śledztw. Kiedy informacje zostaną zupdate'owane, zostaną zaznaczone markerem new, który będzie świecił pewnie pół serii. W artach sprawy możesz zobaczyć takie informacje dotyczące trwającej sprawy i następny cel. W save load możesz zapisywać swój progres gry. No, po prostu zapisywać. Jak wygodny jest ten nowoczesny świat. Możesz zapisywać, kiedykolwiek mistrz może chodzić wolno chodzić, ale są pewne wyjątki, więc bądź ostrożny, pewnie jakieś ważne sceny popularne. W opcjach można zmieniać inne rzeczy. Dobrze. Dobrze. No to tak, zobaczmy sobie na początku dobrym, jak to otworzyć w ogóle, bo chyba nie było takiej informacji, jeżeli się nie mylę. Są różne pauzy, ale... Dosłownie każdy guzik praktycznie odpala pauzę. Jak ją wyłączyć? A, tak o. Notebook Y, okej. No to zobaczmy, arta sprawy. W arcie sprawy możesz zobaczyć, co się dzieje, okej, czyli mogę sobie tutaj przypomnieć. No to takie będą przypominajki, jakby bardzo fajnie, bo można się zrobić rzeczywiście. Chapter 0, może to jest super, to jest prolog tak naprawdę. Profile. W profilach informacje o postaciach mogą być przeczytane. Wybierz osobę, żeby zmienić ekran. Osoba pokazana na ekranie będzie miała, no i będzie miała informacje o nich i tak dalej. No to Yuma. Lubi detektywistyczne nowelki, waży 45 kg, ma 150 cm wzrostu, boże, no dzieciaczek w sumie. Nie wiadomo kiedy urodzony, nie wiadomo jaki typ krwi, ma amnezję, znaczy nie lubi amnezji. Jego tytuł to prawdopodobnie Master Detective. Fajnie. Ma silne poczucie sprawiedliwości i próbuje pomagać każdemu w potrzebie. Bardzo fajnie. Bardzo fajne informacje, bardzo ładnie to wygląda, tablica korkowa, glosariusz. W glosariuszu możesz sprawdzić terminologię związaną w grze, nazwy miejsc i wydarzenia, które się stały. Możesz też sprawdzać moje poradniki, ciągle i ciągle. No, raczej mnie to nie będzie interesowało, ale przeklikam sobie. Mogę też zobaczyć sobie to. Amaterasu Express Direct. Słuchajcie, no, ciężko mi teraz dostosować to jakoś bardziej do tego, co mi polecicie, ale myślę, że będę starał się w miarę tam mniej więcej czytać, jeżeli będzie coś takiego ciekawego, a jeżeli coś będzie takiego, no bo dobrze, tutaj widzicie, że jest sporo tekstu, ale ten tekst to jest dosłownie to, co wam czytałem. Tu jest napisane, gdzie można znaleźć... gdzie co można znaleźć, jakby w wagonach, co się dzieje, dosłownie to, co przed chwilą mieliśmy przedstawione. Organizacja... Held by, noted in the narrative, held by Yuma. W tej notce była wspominka o tej organizacji, Master Detective, Special, to wszystko było, to są raczej rzeczy, które są po prostu, żeby chyba przypomnieć. Mogę zapisać, od razu zrobię pierwszy oficjalny save. Będę zapisał pewnie dużo, zobaczę od razu ile tych save'ów jest, bo to będzie ciekawe. 10 tylko. Kurczę, to nie za dużo. Opcje, błagam, żeby była opcja, Jezu, było coś z minimap. Mogę włączyć albo włączyć, a mogę zmienić jej jakby... No to jest akurat trochę szkoda wielka, bo... Może być rotating albo fix mapa, bo ta mapa i tak będzie tutaj. Brakuje bardzo opcji, zaraz zobaczę jeszcze czy na pewno to działa. Czy teraz będę miał wyłączoną po prostu mi mapę? No, mam wyłączoną, szczerze. Troszkę szkoda, ale no podejrzewam, że gry nie są szczególnie robione przez to, że jakiś koleś sobie będzie chciał zrobić po prostu
let's playa i postawić siebie tutaj, żeby zasłaniać. No trudno, nie szkodzi. Być może coś z tym wykombinujemy, no będę się odsłaniał coś czas, no to jest tylko mapa, nie? To jest tylko mapa, będę wam pewnie pokazywał, jakby coś było ważnego, no widzicie i tak wszystko to jest takie bardziej dla mnie podglądowe. Zobaczmy mapę całego pokładu. To mapa pociągu. Pierwszy i ostatni wagon mogą kontrolować pociąg. Reszta to są pasażerskie, okej. Jesteśmy w pierwszym prawdopodobnie. Mamy tutaj, chociaż może nie jesteśmy w pierwszym. Nie, no pewnie tak, bo one są takie same. Mamy w nich łazienkę, infirmary, to jest taka jakaś, powiedzmy, coś ala, czytać, no bo to jest coś ala takiej, nie przychodni, tylko takie już, nie wiem jak to nazwać, taki wagonik szpitalny, takie miejsce szpitalne, takie jakby coś komuś stało, podejrzewam. Są też kontrolki, w drugim mamy jadalnię, w trzecim mamy dwa pokoje i ten zapasową kontrolę, w czwartym mamy trzy pokoje. No kurczę, taki styl detektywów to chyba po parę osób na jeden przedział. No widzicie wszystko, tym razem wam nic nie zesłaniam. Tutaj mamy co? Jeden z pokojów kontrolnych. Tu jest napisane main control, pokój A. Drzwi są zamknięte, nie otworzył się. No i bardzo dobrze. W środku jest miejsce dla jakiegoś tam kierującego, ale nikogo tam nie ma. Maszyna chyba funkcjonuje, to musi być automatyczny system operacyjny. Prawdopodobnie. Czy mogę coś biegać? Bo to chodzenie takie... Tak nie, że nienaturalnie wygląda, to jeszcze jest takie bardzo, bardzo wolne? Być może się coś pojawi. Pewnie będzie coś scena. Zacznijmy łazienkę. O, na wejście kupę zrobić. Jest tutaj zlew i toaleta. To musi być toaleta. Detektyw. Nikogo nie ma w środku. A może ty będziesz w środku? Oczywiście, że będziesz. Lustro? Widzę moje odbicie w tym perfekcyjnie wypolerowanym lustrze. Wciąż jestem do niego przyzwyczajony. Czy to na pewno jest moja twarz? To jest... Bardzo mnie ciekawi ten wewnętrzny konflikt, gdzie nasz bohater zastanawia się, czy to na pewno jest on, nie? Ładnie się zmienia tło za oknem. Okno w łazience wygląda na takie, no jakby mocno utwierdzone w miejscu, więc nie da się go otworzyć. Nie widzę żadnych detektywów przez okno. Czas ruszyć dalej. Nie ma ich za oknem? Kurczę, no musimy ich gdzieś indziej, może tutaj są. Halo, jest tam ktoś? I wychodzi jakaś piękna pani. Ja nikogo tam nie ma. Mhm. A może tam pójść i skorzystać? Chyba nikogo tam nie ma. Chcę znaleźć detektywów, powinienem sprawdzić gdzieś indziej. Ojej, jeszcze widzę, że są dodatkowe opcje. Dobra, przeszukamy cały ten wagon i na tym prawdopodobnie skończymy dzisiejszy odcinek. Pierwszy, oczywiście, przypominam, że jeszcze jeden was czeka o godzinie 18. Przychodnia. O, przychodnia, teraz znaczy tak ładnie to powiedziałem. Widzę czysto wyglądające łoże. To prawdopodobnie przychodnia. Jest zamknięte, ale nikogo nie ma w środku. Mhm. To jest drugi pokój kontrolny. Napisane main control room B. Drzwi są zamknięte i nie otwierają się. No okej, on to powtarza dosłownie to samo. Siedziska po obu stronach, siedziska jakby takie kierowców po obu stronach pociągu. Myślę, że to oznacza, że można jechać w obie strony. Wow, zabrzmiałem prawdziwy detektyw. Jak on się tym jara, tak samo jak ja się jaram tym wszystkim. Moi drodzy, na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy odcinek, ten odcinek, jest to wszystko. Chociaż możemy jeszcze zobaczyć chyba tą mapę z drugiej strony. Zawsze to są dodatkowe punkty. Chyba? A może nie? Nie, to tutaj mi się potwierdza już coś innego. Mhm. Jak na pierwszy odcinek myślę, że to jest wszystko. Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Gierka oczywiście jedyne co mógłbym tak z bomby zarzucić, to to, że po prostu Switch już jest trochę wiekowy i przez to, no chociażby to wygląda takie trochę rozmazane. Podejrzewam, że to nie jest jakaś wysoka rozdziałka. Sterowanie jest trochę takie klanki, ale nie szkodzi. Jeżeli chodzi o cały interfejs, cały klimat, całe wszystko, wydaje mi się, że będzie bardzo dobrze. Aczkolwiek trzeba dać szansę, trzeba zobaczyć, jak będą zrobione postacie. Yuma póki co wydaje się być takim typowym protagonistą, ale też nie do końca. Wydaje mi się, że będzie trochę ciekawszy niż taki typowy szary Makoto Naegi, więc zobaczymy. No i cóż, oczywiście zachęcam was gorąco do aktywności, głębokiej aktywności pod serio. To będzie kanał, na którym na pewno będziecie mogli obejrzeć całość z czasem, w swoim tempie. Ja zawsze lubię bardzo, bardzo spokojnie podchodzić do gier, nie śpieszyć się w nich, zwiedzać, bawić się.
dotykać każdej ściany. To jest właśnie mój styl grania. Lubię się też śmieszkować sobie z tych wszystkich rzeczy, wymyślać te głosy, no po prostu to jest ten klimat, więc jeżeli jesteście nowi na kanale, to gorąco polecam. Jeżeli lubicie klimaty detektywistyczne, to jest tego masa w moim kanale. Serie takie jak Ace Attorney, jak Danganronpa, jak AI The Somnium Files, mniejsze tytuły indykowe, no jest tego bardzo dużo, więc gorąco polecam. Zachęcam do właśnie takiej aktywności. Krótki komentarz, łapka w górę, subskrypcja, wszystko to niesamowicie oceniam. Kanał się musi rozwijać, a właśnie dzięki waszej aktywności kolejne serie mogą powstawać, kolejne gry mogą być odrywane. No po prostu z całego serduszka polecam. Polecam i jeszcze raz polecam. Wszystko z mojej strony w tym odcinku. Niesamowicie jestem ciekawy, co będzie dalej. Jestem ciekawy postaci detektywów, jestem ciekawy świata, jak długo będzie Chapter 0, jak w ogóle długa będzie gra. Nie chcę sobie tego spoilerować. Podejrzewam, że za chwilę wejdzie mi znane dobrze uczucie, w którym będę czuł po prostu, że nie chcę wiedzieć, ile jeszcze zostało gry, bo tak bardzo mi się dobrze w nią gra, więc nawet nie będę się tym jakoś specjalnie przejmował. Przypominam o zasadach, że zero spoilerów. No i cóż, widzimy się już dzisiaj o godzinie 18 w kolejnym odcinku, gdzie będziemy zwiedzać resztę Akatsuki Expressu. Akatsuki to chyba nie jest, Akatsuki to było w Naruto. No, tego pociąga, w którym jesteśmy i w którym przed nami na pewno jeszcze dużo zagadek. Myślę, że już będzie takie mocne wejście w to wszystko. Także dziękuję wam pięknie za uwagę. Zapraszam was jeszcze do opisu, macie tam różne linki do moich mediów społecznościowych poza YouTube'owych. Przede wszystkim polecam wam Twitcha, którym streamuję codziennie prawie, że od godziny 17, czasami w soboty mam wolne. Także cóż, wpadajcie. Wszystko z mojej strony. Widzimy się w kolejnym odcinku już o 18. Pamiętajcie, że jutro czekają na was jeszcze dwa odcinki, w niedzielę jeszcze dwa odcinki, a potem już będzie trochę spokojniej, ale dalej bardzo systematycznie, także polecam. Trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.